Cześć, tutaj Mateusz i Kasia. Jesteśmy właśnie w Meksyku, w Puebli, a dokładnie teraz przy najmniejszym wulkanie, wygasłym wulkanie na świecie, który się nazywa Cuecomate. To jest najmniejszy wygasły wulkan na świecie. I właśnie do niego zaraz idziemy, można wejść do niego do środka. W ostatnim naszym loku chyba zapomnieliśmy wam nagrać, jak byliśmy, gdzie byliśmy, w Oaxace. Więc od razu wam tutaj nagram, jak wygląda pokój nasz w Puebli. Trochę bałagan, więc nie przejmujcie się bałaganem, jest niezły bałagan. Pokój jest taki całkiem fajny, bo jest tak urządzony nie tak spartańsko, jak mieliśmy na przykład właśnie w Oaxace, bo tak było po taniości strasznie. Tutaj to jest jakiś taki pokój rodzinny, gościnny, tutaj prawdopodobnie ktoś wcześniej mieszkał, bo są jakieś nawet różne takie rzeczy, więc jest no tak solidnie, porządnie umeblowany. Są solidne meble, tu jeszcze jakaś taka stara, podobne jak są w Polsce czasami spotykane, maszyny do szycia, dosyć wygodne łóżko, tutaj jak to się nazywa, taka komódka z lustrem, toaletka powiedzmy, wielka, ogromna szafa. Też porządna, a nie jakieś badziewie tanie. I w łazience jest w sumie wszystko, co potrzeba. Też tak ładniej, troszeczkę porządniej zrobione wszystko. Po wyjściu z pokoju mamy tutaj takie, powiedzmy, podwóreczko. Tu jest dalsza część mieszkania. Tam są ludzie, coś, chyba ktoś tam mieszka, w sumie nawet nie wiem. A tutaj mieszka ciocia, dosłownie drzwi obok, co wam mówiliśmy, jest bardzo miła, bardzo opiekuńcza, ale przesadnie. Tylko wyjdziemy z naszego pokoju, to ona też zaraz wychodzi, pyta się, gdzie idziemy, czy wszystko dobrze, co dzisiaj jedliśmy. No i niestety też jest taki minus, że jeżeli tylko chcemy ciepłą wodę na przykład się wykąpać, to trzeba do cioci, ale ona się już zawczasu i rano i wieczorem pyta, czy chcemy ciepłą wodę, czy chcemy, o której chcemy ciepłą wodę. I tutaj mamy kuchnię. Do kuchni wchodzi się przez zewnątrz. No i tutaj taka też domowo wyposażona kuchnia. Wszystko jest solidne, porządne, konkretnie. Więc tutaj sobie codziennie rano robimy śniadania. Tutaj jest parking, tutaj parkuje pani samochód. O, chyba nawet może jest. Może już wróciła. No i mieszkałem przy takiej ulicy, to jest jedna, znaczy od tamta co tam jest ulica, to jest główna, taka jedna z główniejszych, więc mamy naprawdę wszędzie blisko, fajnie, do centrum mamy około kilometra. I tutaj mamy fajną też knajpkę właśnie z jedzeniem, tutaj wczoraj jedliśmy. Tutaj jest sklep z mięsem, tutaj dwa sklepy, peskaderia z rybami. To jest bardzo fajna uliczka, ponieważ tu jest mnóstwo sklepów. Kasia codziennie rano tutaj wychodzi właśnie na tą ulicę, po na przykład świeże bułeczki, bardzo pyszne. Tam jest dalej sklep z owocami. No, ta ulica jest naprawdę świetna, ponieważ tutaj na przestrzeni, nie wiem, 200-300 metrów jest wszystko, co potrzeba na codzienne zakupy. O, i piekarnia. I mięso, i tutaj piekarnia, i picie, i tam dalej owoce, i tam kawałek dalej sklep. Hamoneria z szynką i serami żółtymi i białymi. Wszystko jest tutaj naprawdę śmiesznie niskie ceny. Taniej na przykład owoce niż w markecie jakimś, typu takim Bodega Aurrera czy Soriana. Tutaj dużo taniej. Mhm. Tutaj też jakaś piekarnia, słodkości jakieś fajne. Tu jakieś ziółka. A tutaj właśnie nasz sklep z owocami. Bardzo tanie mają te owoce. Nie pamiętam poszczególnych cen, ale wczoraj kupiliśmy kilogram 200 czy kilogram 400 grejpfrutów, 400 gram limonek i jeszcze 2 czy 3 banany i za wszystko zapłaciliśmy 25 pesos, tak? 26, czyli 5 zł. I dzisiaj piliśmy właśnie pyszny sok po prostu z grejpfrutów. Grejpfruty były tak soczyste. I na przykład odróżnia... Trzy szklanki byśmy... No, z 600-700 ml. I co też wyróżnia te grejpfruty?
wyróżnia te grejpfruty to, że mają bardzo cieniutką skórkę, tak jak pomarańcza, nie? Tak, tutaj grejpfruty mają taką cieniutką skórkę, nie tak jak w Polsce właśnie. Bo w Polsce jak się odbierze grejpfruta ze skóry, taki, to, jak się go obierze, to zostanie pół owoca. Dzisiaj na obiedzie jesteśmy w takiej restauracyjce, to jest Corrida. Komida Corrida, mamy danie dnia, dwie różne zupy mamy do wyboru, taka zupa z kurczaka, a Kasia ma zupę ziemniaczaną, mówi, że smakuje jak w przedszkolu. Mhm. A tutaj jest całe menu, jakie mamy do wyboru. Mamy do wyboru zupę, dwie zupy, przystawki i te wszystkie dania do wyboru. Plus picie, tutaj właśnie bułki, jeszcze jakiś deser będzie i wszystko za 60. Na razie dostaliśmy same przystaweczki. A, gracias. To jest, nie dostaje się z wszystkiego na raz, tylko najpierw samą zupę. Teraz dostaliśmy sam ryż smażony z czerwonym sosem i z jajeczkiem. A dopiero później dostaniemy, ja zamówiłem rybę, a Kasia pierś z kurczaka. Ryż z takim jajeczkiem ugotowanym, czy usmażonym z płynnym żółtkiem. Dobra, samym tym można się już najeść. Jeszcze właśnie z tym sosem. Trochę pikantny. O, dobry. No i to jest w sumie trzecie danie. Na trzecie danie mamy... Ja mam filet z ryby, z guacamole. A Kasia ma pierś z kurczaka. Pechuga de mojo. Pechuga de pollo. Empanizade. I wygląda całkiem ładnie. Ryba jak ryba, no. Nie jest jakaś ekstra. Znaczy... Nie, ryba dobra. Ten mole jakiś taki nie daje dobrego smaku. Znaczy guacamole. Nie, okej. Okay. Ogólnie w porządku, chociaż to nie jest coś, co bym chciał jeszcze raz zjeść, ale da radę zjeść. Na deser mamy jakieś takie deserki. Jakiś taki krem. Jakby budyn. Nie. Całkiem dobre. Taki smak trochę jakby tofu. Taki smak trochę tofu. No bo to się nazywa właśnie flam. To jest bardzo popularne. Często można gdzieś kupić, gdzieś dają właśnie flam. Ale się obżarliśmy. Teraz ledwo idziemy. Przesadzili z ilością. O kurde, trzy dania. Trochę tak wam tak grymasiłem o tej rybie, ale potem okazało się, że jednak jest dobra. Sama ryba dobra. Wiecie co smakowało? Trochę jak taki bożonarodzeniowy karp. Rybka bardzo dobra, taka właśnie osmażona, przychrupiona lekko. Nie, było w porządku. A teraz idziemy na najmniejszy wulkan na świecie. Zapomniałem, jak on się nazywa. Nieaktywny wulkan. Najmniejszy nieaktywny wulkan na świecie. On jest taka mały taki kopiec w środku miasta. I jedziemy tam autobusem. Mam nadzieję, że dojedziemy. Odkryłem taką fajną aplikację Moovit przez V i przez 2O. V i T. I on, ta aplikacja znajduje różne autobusy w różnych miastach na świecie. W wielu miastach. I między innymi też właśnie działa w Puebli. Więc wyznaczyła nam trasę. Wskazałem, gdzie chcemy dojechać i wskazała nam autobus i przystanek, gdzie musimy dojść. Więc zaraz się okaże, czy dojedziemy. Autobusy są tutaj dosyć tanie. Płacimy tylko 6 pesos za po prostu do sobą. Niezależnie od długości płaci chyba 6. Będziemy jechać z 7 km chyba. Więc 6 pesos to jest niewiele ponad złotówkę, złoty 10, złoty 20, coś koło tego. Jesteśmy właśnie w Meksyku, w Puebli, a dokładnie teraz przy najmniejszym wulkanie, wygasłym wulkanie na świecie. I właśnie do niego zaraz idziemy, można wejść do niego do środka. I tu normalnie można zejść do środka, są schody. No,
jesteśmy w środku. Miejscowi chyba to wymawiali kłeca mate, jakoś w ten sposób. Z tego co tutaj wyczytałem, bo była taka tutaj tablica, wulkan powstał w 1603 czy 1 roku w wyniku jakiejś erupcji wulkanu tego dużego, który się tutaj gdzieś niedaleko znajduje. A tak naprawdę to jest nie do końca wulkan, tylko to jest gejzer. To jest gejzer. I przez jakieś tam, przez ileś lat był wykorzystywany jako coś w rodzaju spichlerza. I też ma nazwę Keep-O-Place, czy jakoś tak. I tutaj właśnie ze względu na bezpieczeństwo, na jakąś nie, temperaturę i tak dalej, właśnie tu ludzie przytrzymywali ziarna. Tak naprawdę nic więcej nie ma, po prostu się schodzi na dół, jest tutaj fajnie i tyle. No ale możesz wejść do wulkanu, no gdzie możesz wejść do wulkanu? No to jest fajnie. Najmniejszy wulkan na świecie ma chyba 13, jeszcze tam właśnie 13 było metrów. 13 metrów wysokości, coś 8 metrów średnicy, coś tam waży 400 ton. No fajne, fajna sprawa. No. Dobra, to idziemy chyba. Jedziemy teraz na funicular, tak? Nie, to nie na było. Teleferico. Czyli na taką kolej kolejową. Mm-hmm. A to musimy w inną część miasta, po przeciwną stronę miasta dojechać. Ciekawe jak dojedziemy. Mm. A właśnie miałem wam powiedzieć, że właśnie bez problemu dojechaliśmy tam autobusem. Trójką. R3. Jechaliśmy rutą 3. Bez problemu, dokładnie tak jak mapa pokazała, tam wsiedliśmy, tak dojechaliśmy. Super. A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że wejściówka 12,50 za dwie osoby 25 pesos, czyli za dwie osoby 5 zł. I teraz dosłownie tutaj jest za tym budynkiem wulkan i tutaj czekamy na autobus. Podobno tutaj ma gdzieś jakiś jechać. Tylko jakiś dziwny, bo nie ma numerka, tylko się nazywa RLC, więc nie wiem, gdzie my, czy na pewno tutaj będzie, jak mamy na niego czekać. Okaże się gdzieś tutaj. Na tym skrzyżowaniu, bo on chyba jedzie stamtąd i w tą stronę będzie jechał potem dalej. Zobaczymy. Dojechaliśmy już w okolice Teleferico. Tutaj jest właśnie jedna ze stacji Teleferico, a druga to takie dosyć krótkie jest. A druga... O, tutaj, więc tylko taki kawałek się jedzie, ale tutaj jeszcze jest fajnie widać. Tutaj jest wulkan. Gdzie jest wulkan? Tutaj jest wulkan, ale go widać, ale bajka. Właśnie tutaj dojechaliśmy, tu jest stacja końcowa. Z drugiej strony dojechaliśmy tutaj. Jak ci się, Kasia, podobało? Nie wiem, bo nic nie widziałam. Kurczę, nie zrobiłem nawet Kasi zdjęcia, ani nie nagrałem żadnego ujęcia. A Kasia usiadła i przez całą trasę miała zamknięte oczy, zasłonięte rękoma. A w ogóle jeszcze na górze to jeden wagonik puściliśmy, bo ja się bałam wsiąść i stwierdziłam, dobra, już trudno wsiąść do następnego. Usiadłam tak, zamknęłam oczy, jeszcze na tak przykrywam ręką. Ale piękne widoki! No widoki, kurczę, super, miasto z góry, wieżowce. Znaczy no mały z tych wieżowców, mały z takiego downtown, ale jest trochę wulkany. Fajnie, fajnie. Ale chciałaś jeszcze raz pojechać?
teraz bym już pojechała, bo nie w sensie. Bo zawsze jak jeździliśmy takim teleferiką, to na przykład w Wietnamie czy w Indiach to buja, to mi się boi, że to się urwie, a tu nic nie było czuć. No, robi wrażenie tutaj. Nie wiem, z 5 minut się jechało, na wysokości chyba 70 metrów, coś chyba pani mówiła? 70 metres, coś tam. A, tutaj jeszcze jest fajny taki do robienia sobie zdjęć. Zaraz wam pokażę. O. O, tutaj, cześć. Fajnie, tu można sobie właśnie robić zdjęcia na jakimś takim tle. Jakiś to jest kościół? Kościół. Nie poznajesz, co to jest za katedra? Capilla del Rosario. A, właśnie, to jest Rosario. A, i taka przyjemność właśnie tutaj przejechania się tym teleferyjko. To 30 w jedną stronę lub bilet w tą i z powrotem za 50. A kawa 25 pesos, duże cappuccino i duże americano po 25, więc całkiem spoko tutaj właśnie na dole. Teraz jest godzina, która? 18.10. 18.10 jest właśnie, więc taki idealny moment koło 18, żeby tutaj przyjść. No przynajmniej o tej porze. Teraz jest 24 lutego, więc teraz akurat pasuje tutaj zachód słońca. No widok jest kosmiczny. To jest sporo właśnie. Znaczy no przed chwilą było trochę więcej ludzi, ale tutaj sobie właśnie przychodzą popatrzeć na zachód słońca. Ale o tym się tak nie mówi. Znaczy jakoś nie chciałam w przewodnikach, żeby to miejsce było polecane. Raczej właśnie Cholula, jeśli chodzi o punkt widokowy, to jest razy lepiej. No mi się dużo bardziej podoba niż Cholula. Zachód, no chyba też właśnie robi tę robotę, że jesteśmy o zachodzie słońca i po prostu widać tutaj, wow. Więc jakbyście byli w Puebli, to obowiązkowy punkt tutaj. Obowiązkowy punkt Puebla. To nie wiem, to się to w sumie nazywa. To się nazywa jakoś tutaj Parc de Teleférico, coś takiego. Dosłownie tu jesteśmy, o, tutaj jest stacja teleferyjko, ta górna. Ale to jest stromo, stromo w dół schodzimy do miasta. Z powrotem i tam będziemy gdzieś łapać jakiegoś autobusa, albo ewentualnie jak się nie uda, to złapiemy Ubera. Dojechaliśmy już do centrum, jesteśmy tu na głównym deptaku. W sumie to, nie wiem, siedliśmy w jakiś dziwny kolektiw, nie wiedzieliśmy dokąd jedzie. Myśleliśmy, że dojedziemy bliżej domu, ale skoro jesteśmy koło centrum, to skorzystamy. Przejdziemy się tu jeszcze właśnie tym głównym deptakiem w centrum i idziemy jeszcze coś zjeść, jakieś tacosy zjeść. No i byliśmy właśnie zjeść w takiej małej knajpeczce, dosyć tanio, ale takie na przykład, bo jedliśmy dwa memelasy, była taka promocja, znaczy promocja, no zawsze tak jest, że dwa memelasy za 20 i dwa tacosy arabes za 15. Te memelasy, myślałem, że to będzie co innego, ale Kasi nawet smakowało, to były takie owalne placki z mąki kukurydzianej, tak intensywnie było czuć, że to jest kukurydza, polane salsą verde, czyli salsą zieloną i posypane serem. Nie zapałem jakoś smakiem do tego, ale zjadliwe.
Kasi bardziej smakowało chyba, tak? Tak. A tacosy całkiem smaczne, tylko że stosunkowo małe. Gdzieś raz jedliśmy tacosy po 12 chyba, 2 za 12. 2 za 12 to były ogromne. No ale tutaj główna ulica, więc jest troszeczkę drożej. To jest bardzo fajna czureria. Tutaj właśnie są jak na razie najlepsze czurrosy, jakie jedliśmy. O, może akurat robią, zobaczymy. O, tutaj cała kupa czurrosów i tu pan właśnie rozdziela czurrosy na mniejsze kawałeczki. A tam się chyba akurat smażą. O, a tutaj pan właśnie będzie robił. O, zobaczymy, może pan będzie akurat wyciskał. O, i właśnie pan robi nowe czurrosy, tylko niestety tutaj kiepsko widać, bo to jest tutaj ta szyba zaparowana. I tak pan właśnie to wywija. Przecież tu lepiej widać. I takie wielkie krążki robią. Ale to jest pycha, takie świeżutkie czurrosy tutaj są po prostu przepyszne. Tutaj normalnie jest kolejka do miejscówek, żeby sobie usiąść. A my tak się zasmakowaliśmy, ślinka nam pociekła z tych czurrosów, że będziemy też kupiły sobie po prostu po jednym czurrosie, bo to można kupować na sztuki. Jeden czurros kosztuje 4 pesos, czyli 80 groszy. Można też kupić taki cały krążek czurrosów i to kosztuje wtedy 180 rupii, cały krążek czurrosów. Co masz? Wow, czurrosy. Nie, tu są mistrzowskie czurrosy, po prostu najlepsze. I tutaj w tej czurrosie jest zawsze kolejka, a do innych nie. Mhm. Nie no, te czurrosy są genialne. Mistrzostwo świata. Ale wiecie, co musi być obowiązkowo, żeby czurrosy były dobre? Muszą być po prostu świeże. Muszą być jeszcze lekko ciepłe, bo teraz na przykład pierwszego, którego wziąłem, był jeszcze lekko ciepły i był mega chrupiący. Drugi jest już schłodzony. Dobry. Ale świeży jest dużo lepszy. Świeże czurrosy. Nie kupujcie nigdy, nigdy nie kupujcie czurrosów, jak roznoszą po mieście. No nie będzie dobre. Muszą być ze stoiska, prosto ze stoiska, świeżo usmażone. Koniecznie. I też jeszcze w kwestii bezpieczeństwa. Chodzimy sobie tutaj po centrum. No w centrum na pewno jest bezpiecznie. Chodzimy sobie bez problemu po mieście. Jest już... która jest już po 20. Więc to tak do hostna mówi, że do 22 raczej bez problemu. Ogólnie nie jest źle tutaj, ogólnie jest w miarę bezpiecznie. My tutaj chodzimy zupełnie bez żadnego stresu. Jest naprawdę bardzo spoko. Chociaż jak dzisiaj tam schodziliśmy z tego wzgórza z widokiem zachodu słońca, tam szliśmy przez takie ciemne uliczki. Nie wiem, czy było bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Prawdopodobnie bezpiecznie, bo były tam ludzie, były jakieś stoiska z tacosami, jakieś sklepiki. Nie wyglądało, żeby ludzie się bali, ale przez kawałek szliśmy taką ciemną uliczką i nie wiem, no taka siła perswazji, ale ogólnie bez problemu raczej. Na przykład tutaj jeździ bardzo mało policji, o teraz właśnie jest tutaj policja, ale to pierwszy raz właśnie widzę policję. Na przykład w Playa del Carmen to bardzo dużo policji. W Puerto Escondido też mnóstwo policji jeździło i to tacy uzbrojeni, wiecie, po zęby.
Ogólnie sporo w sumie policji jest takiej właśnie na mieście, ale tutaj nie. Tutaj jest mało policji.